Występ w europejskich pucharach to zawsze wielkie przeżycie dla piłkarzy i kibiców, szczególnie jeżeli udaje się pokonać silniejszego rywala. Dziś fani kolejorza pamiętają przede wszystkim triumfy nad Manchesterem City czy Austrią Wiedeń. My tymczasem wracamy do września 1990 roku, kiedy kolejorz w pierwszej rundzie Pucharu Mistrzów Krajowych rozprawił się z greckim Panathinaikosem Ateny. Przy bułgarskiej Lechici wygrali 3-0, a w Atenach koniczynki również okazały się gorsze. Kolejorz wygrał 2-1. Spotkania wspominał wczesny obrońca Lecha Czesław Jakołcewicz. Byliśmy zdecydowanie lepsi. Mój osobisty, taki dla mnie osobiście to był mój mecz. Ja w tym rzeczywiście tutaj wszystko mi wychodziło. Fizycznie byłem znakomicie przygotowany, także atakowałem, cofałem i do przodu, do tyłu. Strzeliłem długą bramkę z 25 metrów. Zaskoczyłem Wandzika takim dosyć mocnym strzałem. Jeszcze pomogła mi pogoda, bo było ślisko i ta piłka dostała takiego poślizgu, że tam za dużo nie miał szans, rzucił się, a też miał dwumetrowym bramkarzem, ale nie dał rady. No później ten mecz rewanżowy, gdzie jechaliśmy, no baliśmy się tego meczu, bo baliśmy się kibiców, wiadomo jaka jest atmosfera w Atenach. Graliśmy na olimpijskim stadionie w Atenach, byliśmy rzuceni na pożarcie, bo nie wiedzieli, że 2-0 to wynik jest, który można odrobić, a mieli naprawdę klasowych zawodników. Zresztą większość to była reprezentanci Grecji wtedy, w większości tam jeszcze byli cudzoziemcy, także jechaliśmy jako na stracenie, i okazało się, że tam 50 czy 60 tysięcy ludzi było. Na tym doping niesamowity, no kocioł straszny tam był na tym meczu. Do dzisiaj to sobie przypominam, ale i strzelili nam na 1-0 i rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, czy damy radę dojść do tego. Nie? Także czy doprowadzimy, czy odpadniemy. Także wygraliśmy 2-1. No. Zrobiliśmy takie dwie kąty w drugiej połowie, zeszło nas wszystko, jak strzeliśmy bramkę, zaczęliśmy w piłkę grać. No i Panathinaikosu nie było w tym momencie.